znaleźli Was w odcinku vlogowym z września. Bardzo lubię tego typu odcinki u innych twórców, więc pomyślałem, że też od czasu do czasu coś vlogowego może się pojawić. No i co, jesteśmy na początku września. No i cel jest taki, aby to był dobry miesiąc, produktywny, ciekawy. No i przy okazji zabieram Was ze sobą. Jak widzicie, MTB ze mną zostało. No i jeszcze mam górę do pokonania przed sobą, ale to jak zawsze, trochę fanu, trochę przyjemności, trochę cierpienia. Zobaczcie, co do mnie przyszło. Może część z Was kojarzy taki kształt paczki, może to logo nie kojarzycie, ale jeśli nie, to zaraz Wam pokażę. Bo jest to temat, z którego się mega cieszę. Jeden z takich zakupów, które już planowałem od dłuższego czasu, długo biłem się z myślami. W końcu się złamałem. I teraz chyba już się wyjaśni, co też tu się znajduje. Otóż znajduje się coś takiego. A więc tak, moi drodzy, to jest dzień nowej gitary. Chcecie zobaczyć pierwsi? Dobra, jest. Ololo. No powiem wam, że jest to gitarka pierwsza klasa. Dobra, słuchajcie, to już wam opowiadam, co to jest za instrument. To jest gitara marki Furk. To jest czeski producent instrumentów. No i po długich namysłach i walce ze sobą wybrałem model Red. Jestem rozstrojona straszliwie. Nastroimy ją i coś zagramy. Słuchajcie, co to za instrument? To jest gitara Furk, to jest czeska firma, bardzo dobry producent gitar. Nie jest to, wiecie, taki wiodący producent typu Taylor na przykład, czy Martin i tak dalej, jakby jest, są bardziej znane brandy. Natomiast właśnie Furk jest ultra ciekawy, bo to jest tak z naszej części Europy produkcja. Bardzo wysokiej jakości, no ale ten brand, chociaż już jest dość znany, to mimo wszystko to nie płacimy tyle za marketing. No i na koniec dnia, no w cenie, no okej, okay, akurat Furk Red to jest najwyższy model i sporo kosztuje, natomiast mimo wszystko to dostajemy niesamowicie i piękny instrument, no i doskonale wykonany, no i super też brzmiący instrument. I w ogóle jak myślicie o gitarze akustycznej, no to polecam Wam się zainteresować Furkami właśnie. No mega gitarka, coś zagramy może, nie? Ja nie mam jakiegoś repertuaru w ogóle gitarowego mocnego, ale akustycznego to już prawie w ogóle. Ostatnio coś, no ale coś spróbujemy. Słuchajcie, gitarka jest super, dopiero drugi dzień z tym, ale naprawdę super brzmi i fan z grania na akustyku jest no taki, jak, na jaki miałem nadzieję, jakby czuję, że ta gitara cała rezonuje. Przypominam sobie właśnie te rytmy gdzieś, nawet, których się uczyłem grać na elektryku, ale one zupełnie inaczej wybrzmiewają właśnie na gitarze akustycznej, do tego jest dalej, dalej, po prostu jest przepiękna i mega frajdę po prostu sprawia złapanie za nią. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej gitarki, ale słuchajcie, no właśnie, frajdę sprawia granie, no i nie chodzi o to, żeby ta gitara zbierała kurz, więc trzeba się czegoś nowego nauczyć i pomyślałem, że w tym miesiącu to też będzie taka moja droga z Wami, nauki i rozwoju praktycznego. W tym miesiącu pomyślałem, że koniecznie chciałbym się nauczyć jednej z moich ulubionych piosenek Beatlesów, Norwegian Wood. Więc
to zabieram się do nauki. A wy pewnie po drodze tego vloga, tego miesiąca zobaczycie progres. No, mam nadzieję, że nie skończycie tylko na Norwegian Wood i trochę innych utworów też ogarniemy w tym miesiącu. No ale różnie może być. Can we lift our pinky finger? And yeah, the note that we do want to focus on is that G string, that second fret of the G string. Now, we can't hit other strings on that, but the focus is on that wam, że to jest spoko przy gitarze. Zacząłem grać dosłownie chwilę temu, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzę na nagrywanie i upłynęło już 25 minut. Kiedy? Nie wiem. I to jest po prostu mega fajne w gitarze, że naprawdę totalnie się człowiek zapomina, gdy próbujesz czegoś nauczyć, czy gra. Nawet nie wiesz, kiedy ci czas upływa. Generalnie wchodzisz od razu w taki stan po prostu skupienia i super test. Nie jest przesadnie trudny i chyba to nie jest wezwanie na cały wrzesień, ale to jest fajne ćwiczenie na połączenie z jednej strony grania takich pełnych akordów, które uderzamy w wszystkie strony i szybkiego przejścia na i pojedynczy. Tears in Heaven chodzą za mną. Są przepiękny utwór w ogóle. Clapton akustycznie, ten unplugged koncert to jest po prostu piękno. Słuchajcie, wybrałem się popracować dzisiaj do kawiarni. Czasami lubię w sobotę, w niedzielę wybrać się, jak mam taką, wiecie, tematy, pracę, którą chcę zrobić w skupieniu, to po prostu lubię się wybrać do kawiarni. Zapodałem sobie dzisiaj kawę bezkofeinową, bo już jest dobrze po południu, więc nie chcę zwykłej kawy dotykać. No i trochę czasu, parę godzin pewnie spędzę, może nie parę godzin, takie 2-3 godzinki pewnie. Podziałamy, bo kilka tematów mam do ogarnięcia. Także taka sobota. Nie wspominałem wam, ale w sierpniu, na początku sierpnia zacząłem chodzić na siłownię. Wynajęłem sobie trenera, no i mamy już drugą połowę września. No a ja dalej cisnę te moje treningi. Super się czuję, jeszcze pewnie będzie okazja wam, żeby wam opowiedzieć, ale wiadomo, że to jest jeszcze początek i dużo pracy na horyzoncie, żeby jakieś efekty były, ale już te efekty pierwsze, czyli takie fajne samopoczucie, energia, solidne zmęczenie po treningu, to już robi robotę, więc dzisiaj w sobotni popołudnie w sumie wybrałem się na taki trening na własną rękę, pocisnąć, podziałać, no i fajnie, pozytywnie. Na razie dwie sesje w tygodniu robię i na razie przy tym zostanę. Siłka dwa razy w tygodniu plus bieganie częściej, bo muszę zrzucić kilogramy. Słuchajcie, nie samą muzyką i YouTube'em człowiek żyje. Jest taki też side projekcik, na którym pracuję od jakoś na początku wakacji się tego podjąłem. Mam znajomą firmę, która poszukuje klientów w innych krajach. No więc postanowiłem w wolnym czasie po prostu trochę im pomóc.
Nie mam na to dużo przestrzeni, ale wiecie, tak wieczorami czy przez weekendy staram się wysłać jakieś maile, poszukać potencjalnych klientów. To jest dość specjalistyczna branża, nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to jest dość specjalistyczna branża, trudno jest znaleźć takich klientów, więc na razie bez jakichś większych sukcesów. Natomiast mam trzy firmy, które są gdzieś tam zainteresowane współpracą. Generalnie ten okres wakacji, wiadomo jak to wygląda, nie był za dobry, jeśli chodzi o takie rozmowy. Gdzieś tam dużo tematów jest otwartych, ale jest na takim holdzie trochę. No więc właśnie zrobiłem serię takich przypominajek, statusów, no i w zasadzie wszystkie, nie w zasadzie, po prostu wszystkie trzy są dalej aktualne i będziemy rozmawiać dalej. No a ja w międzyczasie też jeszcze szukam innych potencjalnych partnerów, klientów na innych rynkach. Fajna sprawa, bo to jest taki, wiecie, taki temat, który jest mi bliski w takim kontekście, że ja zawsze marzyłem o swojej działalności gospodarczej, potencjalnie też o budowaniu takich niezależnych źródeł przychodów. I to gdzieś może w przyszłości takim kierunkiem mogłoby się stać. Nie wiem, na razie robię to na zasadzie po prostu chęci pomocy, więc nie myślę w ogóle o tym, o tej aspekcie przychodowym. Wiadomo, mało jest na to przestrzeni, mało jest na to czasu, ale spróbować można, a nuż coś się uda zdziałać, nie? Słuchajcie, czas na podsumowanie miesiąca. Tak, prawdę mówiąc, średnio jestem zadowolony z tego, jak wyszło to wideo, natomiast postanowiłem to opublikować, bo w przeszłości też kilka razy już próbowałem taki vlog zrobić, natomiast nigdy się na to nie decydowałem i przez to człowiek stoi w miejscu, nie? W sensie widzi, że to tak nie gra, że to nie jest takie ciekawe, jakby chciał. No i przez to właśnie nie idzie do przodu, więc postanowiłem, ok, zrobię to w takiej formie, jakiej dzisiaj potrafię to zrobić. I w przyszłym miesiącu już może będzie trochę lepiej, nie? Jakieś wnioski wyciągnę i mam nadzieję, że troszeczkę lepiej uda się to takie podsumowanie zbudować. I w tym kontekście to jest fajna rzecz w ogóle, takie podsumowanie, bo to jest droga, żeby trochę pracować nad warsztatem i tworzenia wideo, i opowiadania historii, więc myślę, że to jest dobre ćwiczenie. What the hell? Słuchajcie, tablet w domu zaczął dzwonić, nie wiem co się dzieje. Słuchajcie, więc myślę, że to jest fajne ćwiczenie, więc w tym kontekście warto, myślę, że takie podsumowania robić, bo to jest fajne ćwiczenie. Z jednej strony tworzenia wideo, takiego wiecie, warsztatu robienia wideo, ale też opowiadania historii. Więc jest to inicjatywa na plus, chociaż tak jak mówię, wiem, że efekt końcowy jest kulawy, mówiąc delikatnie. A jeśli chodzi o sam miesiąc, no to jestem tak z niego połowicznie zadowolony. Z jednej strony na plus na pewno były treningi. Regularnie dwa razy w tygodniu. Myślę, że muszę się przerzucić na trzy razy w tygodniu. To jest jedna zmiana, którą chcę wprowadzić. Ale mimo wszystko regularny trening siłowy to na duży plus. Naprawdę robi robotę trener. Nawet wiecie, w kontekście tego, że człowiek w ogóle się nie zastanawia nad tym, czy iść na siłownię, czy nie iść, tylko po prostu jesteś umówiony, nie chcesz, wiadomo, wystawić człowieka, więc po prostu stawiasz się na umówioną godzinę i działacie. Więc z tego jestem zadowolony. Też sporo było biegania. Lubię biegać w takim okresie wrzesień, październik, bo jest chłodno, więc biega się bardzo przyjemnie, więc super czas na bieganie. Na plus w tym miesiącu też była na pewno gitara. Jak widzieliście, sporo grałem. Norwegian Wood myślę, że tak w miarę opanowałem też jakoś. Nie chcę w to dużo czasu inwestować, bo no to jest taka piosenka, nie? Więc jest fajna, jest przyjemna, natomiast no, to jest prosta piosenka. Ale
Jestem też zadowolony z tego, że w międzyczasie też Tears in Heaven wpadł mi w ucho i nauczyłem się grać ten utwór, więc z tego jestem mega zadowolony, bo to jest bardzo piękny utwór. No i już mam pomysł na przyszły miesiąc, już piękny jesienny standard jazzowy będzie grany. Jeszcze nie zacząłem się uczyć, ale posłuchajcie o tym w kolejnym odcinku. Z czego jestem niezadowolony, to na pewno z tych tematów YouTube'owych, no bo tutaj się niewiele zadziało, no po prostu niewiele się zadziało. Jakieś tam skrypty pisałem, ale w praktyce nie łapałem za kamerę, nie nagrywałem tych odcinków. No i to jest słabe. Mam też już na to pomysł, jak to przełamać, bo to wiecie, chodzi na koniec dnia o to, że człowiek jak ma taki ciężki okres, szczególnie właśnie dużo się dzieje w pracy, do tego wchodzą te treningi i tak dalej, już zostaje mało przestrzeni na to, żeby odpocząć, a jeszcze właśnie przełamać się w tym odpoczynku, gdzieś nie, stary, jeszcze musisz podziałać, nie? Tam plus 2 godzinki codziennie na przykład włożyć w tworzenie wideo, no to po prostu człowiek na to nie ma siły, nie? I generalnie mam pomysł na październik, to też może będzie oddzielny odcinek, jak to przełamać. Łączy to 2 narzędzia i no i przekonacie się za miesiąc, czy się tą niemoc udało przełamać. A w październiku też na horyzoncie fajne rzeczy, więc myślę, że będzie ciekawie. Dobra, dzięki, że byliście ze mną we wrześniu i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.